Obróć telefon, muszę odwrócić telefon. No i jeszcze. Okej, okay, już. Super. Witam Was wszystkie raz jeszcze bardzo serdecznie. Nazywam się Ela Pogoda. Jestem dzisiejszą super babką. Magda Kurowska, której niestety dzisiaj z nami nie ma, w materiałach promocyjnych na stronie laboratorium napisała o mnie petarda. Ja się zastanawiałam nad tym długo, co ja mam wspólnego z petardą i faktycznie jest jedna rzecz. Kiedy wybucham, lepiej nie stać obok. Ale spokojnie, czujcie się dzisiaj bezpieczne. Mam ostatnio bardzo opóźniony zapłon z tego względu, że od ponad roku nie przespałam ani jednej nocy w całości. To dlatego, że mam w domu nowego lokatora, rocznego synka, który jeszcze nie pokochał snu, tak jak jego mama. Natomiast całą resztę energii, która mi pozostaje, zużywam na wychowywanie pozostałych chłopców w moim domostwie, czyli 10-letniego syna Szymona i 35-letniego męża Michała. Także ostatecznie jestem dosyć wyczerpana. Super babka. Przyjęłam tę nominację z mieszanką pokory i dumy. Kiedy Karolina do mnie zadzwoniła z tą propozycją, żeby była super babką, pomyślałam sobie, ja, super babka. My, Polki, nie jesteśmy nauczone być super, nie umiemy być super. Jesteśmy super, ale nam to nie wychodzi, bo jesteśmy zbyt nieśmiałe, bo nie wypada, bo nie tak nas wychowano. Ja natomiast od pewnego czasu staram się pozbyć schematów w myśleniu i... przepraszam, poczekam, może chyba zostanie położona. Spokojnie. I odkąd przestałam się porównywać z innymi, to bywa, że czuję się super, staram się w sobie pielęgnować to przekonanie, nawet jeżeli siedzę w brudnym dresie z resztkami mleka we włosach i prokrastynuję zmianę pieluchy młodego, to i tak myślę, że jestem super. Tak? To nie jest tak, że my jesteśmy super tylko wtedy, kiedy zasługujemy na podziw. Możemy być super, będąc po prostu takimi sobą codziennymi, tak? Dla tych z Was, które nie przeczytały mojego bio, chciałabym opowiedzieć coś więcej o sobie, ale nawet jeśli przeczytałyście, no to coś może dopowiem. Ja miałam być naukowcem i kiedy to mówię, to czuję się, jakbym robiła coming out, bo przyznaję się do tego, że jednak nim nie zostałam naukowczynią, tak? Co prawda ta ścieżka jeszcze nie jest zamknięta, ale na razie jest odsunięta na bok. Spędziłam na uczelni łącznie około 10 lat z hakiem. Skończyłam najpierw biologię i biologię komórkową, później podjęłam studia doktoranckie z genetyki ewolucyjnej. Robiłam fascynujące rzeczy, ale mój wewnętrzny ekstrawertyk czuł się bardzo niewygodnie w tej pozycji, taki przytłumiony i wołał do mnie, że potrzebuje więcej relacji, interakcji socjalnych. Ponieważ praca naukowa wymaga pracy w ciszy, w skupieniu, moja specyfika mojego kierunku wymagała spędzania długich godzin w laboratorium. I tak jak mówię, troszkę się w tej roli czułam odrobinkę nie na miejscu, trochę przyduszona. I szyki pomieszał mi wyjazd do Ivy Business School w Kanadzie, gdzie wyjechałam w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, kierowanego do pracowników naukowych i studentów kierunków ścisłych, którzy chcieliby wzmocnić swoje kompetencje miękkie po to, aby lepiej komunikować wyniki swoich badań, aby usprawnić transfer know-how z nauki do przemysłu. Wyjechałam na ten kurs, wróciłam do Polski i pomyślałam sobie, tak, super, to jest to, ja chcę to robić, ja chcę pracować z ludźmi, ja chcę pomagać ludziom w rozwoju i chcę
pomagać naukowcom, żeby lepiej komunikowali swoje wyniki. Nieprawda, w ogóle tak nie pomyślałam. Pomyślałam sobie, ojej nie, no to jest takie fajne, ale ja się nie nadaję, przecież ja nie dam rady, nie da się tego zrobić. Na szczęście ministerstwo mnie cisnęło, żeby robić warsztaty, bo taki był wymóg. Tak. W zamian za to, że pojechaliśmy, że był to wyjazd sponsorowany, ja musiałam przywieźć tę całą wiedzę tutaj i ją tutaj sprzedawać. Więc zmuszona do przeprowadzenia kilku warsztatów. Zrobiłam je i zażarło. Było super, ja się świetnie bawiłam, miałam bardzo fajny feedback, więc postanowiłam, że zrobię krok dalej. Zrobiłam szkołę trenerów biznesu i rozwoju osobistego w Krakowie. Wcale nie uważam, że to wystarczy, żeby być dobrym trenerem, do tego, żeby osiągnąć pułap, do którego dążę, jeszcze długa droga przede mną, jeszcze bardzo dużo pracy. No generalnie im więcej warsztatów przeprowadzam, tym bardziej się rozwijam w tym kierunku. Co się w tej chwili dzieje? Ja otworzyłam własną działalność biznesową, nazywam się Elżbieta Pogoda Rozwojownia i w ramach tej działalności prowadzę takie dwa jakby kierunki aktywności. Jedna z nich to jest działalność edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży, gdzie nauczam dzieci o technikach biologii molekularnej. W końcu po roku nadałam sobie nazwę, nazywam się Lab IQ, czytamy Labik, czyli Labik, małe laboratorium dla dzieci. Pomału zaczynam istnieć w przestrzeni www. No i drugi kierunek moich działań w ramach mojej firmy to są właśnie warsztaty wzmacniające kompetencje miękkie, kierowane dla osób dorosłych. Tak jak mówiłam, w tym drugim kierunku jeszcze długa droga przede mną, żeby porządnie rozwinąć żagle, natomiast bardzo mocno czuję się jako edukatorka. I to też robię praktycznie na co dzień. Cóż to ja jeszcze bym chciałam powiedzieć. W ramach doktoratu miałam szansę wyjechać do Stanford. Uniwersytet Stanforda jest jednym z topowych uniwersytetów światowych. Dzień dobry. Dzień dobry. I wszyscy chcą tam pojechać. Wszyscy naukowcy marzą o tym, żeby tam być, tam pracować, jakby tam odbyć staż. Udało mi się, wyjechałam na 3-miesięczny staż i odkąd wróciłam z Palo Alto, jestem absolutnie bezkrytycznym amerykanofilem. Staram się ten amerykański styl bycia proaktywną, bycia pewną siebie, bycia optymistką rozprzestrzeniać wokół i sprzedawać i zarażać taką postawą. Tu jeszcze teraz mi uleciało. Co z nauką, tak? Co z nauką? Bardziej, tak, właśnie. O doktoracie, ale co pisze? Tak, więc jak znajdę żłobek na Bruma, to wrócę do tematu doktoratu. Nie zamykam sobie tej drogi, aczkolwiek w nauce takiej hardkorowej już raczej nie widzę dla siebie miejsca, ponieważ jest to zbyt absorbujące. Ja kiedyś usłyszałam od mądrego profesora, że nauka jest jak szalejący ocean i albo ciebie to porwie i tam zostaniesz i sobie poradzisz, jakoś nie zatoniesz, albo cię wypluje na brzeg. Ja tak trochę jestem gdzieś, tak dryfuję przy brzegu w tym momencie. A jak się uczy dzieci biologii molekularnej? Dzieci to w ogóle są rodzeni naukowcy. Dzieci mają w sobie naturalną, niesamowitą zdolność abstrakcyjnego myślenia, są super kreatywne. I to, co ja muszę zrobić, to po prostu im w tym nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać im w zadawaniu pytań, w byciu kreatywnymi, w byciu dociekliwymi. I to staram się robić. Moje ukochane pytanie to jest po co? Jak pytają po co, a po co nam tyle śliny na przykład, tak? Albo po co nam ten kwas w żołądku, albo po co mamy DNA. I to jest otwarcie do dyskusji, w której ja mogę tak w teorii skomplikowane rzeczy tłumaczyć. Dodatkowo mam masę gadżetów, które
pewien sposób. Teraz tak się rozglądam, bo gdzieś tu przyniosłam, ale chyba... Może gdzieś tam? Tak, przyniosłam, mogę... Tak, mogę no, tak, tak. Mam taki gadżet do objaśniania dzieciom, jak wygląda na przykład ten map. O, mogę to puścić w obieg. Jak ktoś oglądał Było sobie życie, to to są takie znajome, znajome kształty. Albo na przykład jak wygląda komóreczka w środku i do tego jest cały warsztat objaśniający. No to jest takie miłe, przyjemne, dzieci sobie... Z jakiego wieku dzieci przychodzą na zajęcia? Z jakich w tej chwili najmłodsze, z którymi miałam do czynienia, to pięciolatki. Czyli to jest jakieś grupowo podzielone, tak? Tak, tak, tak. Chodzę do przedszkoli i jestem wypowiadana na takie cykliczne zajęcia. Przedszkola, ale jakoś nie wiem, tam w firmie nie ma. Nie mam swojego miejsca jeszcze w tym momencie, także ja przyjeżdżam do placówki i w klasie, w szkole w klasie albo w przedszkolu, na sali po prostu przeprowadzamy zajęcia. Chciałam powiedzieć jeszcze, bo mi się przypomniało, co chciałam powiedzieć. Że poza naukowo i poza zawodowo udzielam się też jako wolontariuszka w różnych kampaniach społecznych. Na przykład w kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. I tam w ramach tej kampanii, chyba trzeci rok teraz, będziemy robić rękodzielnictwo dla kobiet. A ja jeszcze prowadzę warsztaty z salsy dla pań. I tak stwierdziłam, że uderzymy w depresję i w zły nastrój tańcem i energią i tak sobie będziemy radzić. I w ramach tej działalności poza jeszcze współpracuję z NGO-sami, między innymi z Laboratorium Zmiany, gdzie w zeszłym roku współtworzyłam z Karoliną i współprowadziłam projekt Smart Up, który dostał dofinansowanie z akcji inkubacji. Mniejsza. Ktoś stwierdził, że to się, że pomysł jest dobry, że należy to zrobić. Chodziło o szerzenie postawy przedsiębiorczej wśród studentów kierunków ścisłych, pomoc w wystartowaniu z własnym pomysłem na biznes, a takim celem nadrzędnym było zwiększenie transferu know-how z nauki do przemysłu, zwiększenie umiejętności komunikowania się pomiędzy akademią a przemysłem. Więc tak podsumowując, rzeczy, którymi się zajmuję, tak z metapoziomu ujęłam w dwa takie hasła, które ostatnio mocno mi rezonują w głowie. To pierwsze to jest społeczeństwa wysoko rozwinięte angażują się w pracę przy projektach, z których efektów korzystają dopiero ich wnuki. Czyli po prostu myślenie, wybieganie myślami w przyszłość, tak? Ja nie boję się zaangażować w coś, z czego ja sama bezpośrednio jeszcze teraz nie skorzystam, a wierzę, że to przyniesie korzyści moim dzieciom i ich dzieciom. I druga rzecz to jest taka, że mocno wierzę w to, że jeśli chcemy zbawić świat, zmienić świat na lepsze, to powinniśmy pójść do domu i kochać nasze rodziny. I dlatego rzeczy, projekty, w które się angażuję, staram się, żeby nie odciągały mnie w 100% od życia rodzinnego, od czasu, który poświęcam swoim dzieciakom. Co jeszcze chciałam powiedzieć, myśląc sobie o tym, co tutaj mogłabym opowiedzieć i przybliżyć jakby siebie i swoje przekonania. Moim zdaniem proces dojrzewania to jest taki proces uzgadniania z samym sobą, czego my w życiu nie chcemy. I to jest dobra strategia, uzgodnić sobie taki zestaw zagadnień, których w życiu chcemy uniknąć, których nie chcemy, żeby były w naszym życiu. I ja sobie wykrystalizowałam kilka takich zagadnień. Między innymi jest to to, że ja bardzo nie chcę oddawać 8 godzin, moich najproduktywniejszych godzin w ciągu dnia komuś za promil przychodów. Dlatego otworzyłam własną działalność, wziąłam sprawę w swoje ręce. Jeśli mam się w coś naprawdę angażować, oddawać swój dzień,
to chcę mieć nad tym kontrolę i stąd pomysł na własną firmę. Druga rzecz jest taka, że nie chcę prać, sprzątać, prasować i gotować na urlopie macierzyńskim. Nie chcę, żeby moje dzieci widziały moje plecy, tylko żeby widziały moją twarz i to twarz nieumęczoną, właśnie tą całą charową, tylko spokojną, bez histerii, bez kryzysu, twarz mamy, która ma dla nich czas i energię. Moim zdaniem Polki bardzo cierpią na etosie matki Polki, bo my jesteśmy tak nauczone i tak wychowywane, żeby się do po prostu ostatniej kropli krwi poświęcać dla rodziny, kiedy to poświęcenie tak naprawdę nas drenuje do tego stopnia, że my potem, że ta rodzina na tym nie korzysta, a wręcz traci. I ja zawarłam taki kontrakt z samą sobą w myśl takiej reguły, jak to się ładnie nazywa, maski tlenowej w samolocie. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Czyli jak w kabinie samolotu spada ciśnienie, spadają maski tlenowe, to instruowani jesteśmy, aby najpierw dorośli założyli sobie maskę, a dopiero potem założyli je dzieciom. Tak? Czyli ja muszę najpierw zadbać o siebie, zaspokoić swoje potrzeby, żeby mieć siłę do tego, żeby się porządnie zająć swoim domem, swoimi dziećmi, swoją rodziną. Trzecia sprawa, której nie chcę. Nie chcę domyślać się, czego chcesz ode mnie, mój rozmówco. Nie chcę domyślać się, o czym ty myślisz i nie chcę, żebyś ty się domyślał tego, o czym ja myślę. Komunikujmy się. Od tego mamy wysoko rozwinięte układy nerwowe, umiejętność mowy, analizy, syntezy i artykułowania swoich myśli, żeby się komunikować. Więc jeżeli już sam nie chcesz zabierać głosu, to przynajmniej odpowiadaj na moje pytania. Nie chcę się domyślać. Czwartą sprawą, której nie chcę, siedzieć na kanapie i narzekać na otaczającą mnie rzeczywistość, tylko chcę aktywnie ją zmieniać, aktywnie wpływać na to, jak wygląda moja rzeczywistość. To nie musi być od razu skala globalna, wystarczy lokalna, wystarczy wstać z kanapy i na przykład nawiązać współpracę z laboratorium zmiany i już dokonujemy niewielkich zmian w swoim lokalnym otoczeniu. I ostatnia rzecz, której nie chcę pielęgnować w sobie przekonania, że ja muszę być zawsze piękna, pachnąca, seksowna, zadbana, że pierwsze objawy grypy muszę załykać tabletkami, ten trudny okres menstruacyjny w miesiącu zapić prochami po to, żeby się wcisnąć w białe legginsy obcisłe, tak? I kogoś zadowolić nie chcę. Ja słucham swojego ciała w momencie, kiedy ono uruchamia wszystkie systemy alarmowe i mi wysyła sygnały, słuchaj, jak się dzisiaj nie położysz, to ci zafundujemy gorączkę. To ja się kładę, tak? Nie. Moja szefowa to rozumie. Uważam, że powinnyśmy być dla siebie łagodne, wyrozumiałe, kochać siebie. I jedyne, co ja muszę, to właśnie kochać siebie, kochać moje dzieci i pielęgnować, praktykować wdzięczność za wszystkie dobra, które mnie spotykają. To jest tyle, co chciałam powiedzieć tak od siebie. Chyba już chcę usiąść. To dawaj, to siadaj. Ja cię tak nakieruję jeszcze, jak będą pytania. Okej, i zapraszam was do zadawania pytań bezpośrednio do Eli. Być może macie jakieś przemyślenia związane z tym, co usłyszałyście do luźnej rozmowy. Daję głos wam, tobie, co chcecie, co wam chodzi po głowach. Ja mam w głowie listę pytań, wiecie, ale wolę. Może zacznij ty bardziej nas uśmiechać. Słucham? Może zacznij ty to nas bardziej uśmiechać. Dobrze. Zadawania kolejnych. Okej. Okay. Jak to się stało, że z laboratorium i z takiego treningu dla bardziej, może inaczej, z takich warsztatów dla dorosłych
przeszłaś albo przeskoczyłaś na właśnie warsztaty dla dzieci. Skąd pomysł, że to dzieci powinny być odbiorcami, odbiorczyniami twoich spotkań, warsztatów? Czy to akurat wynikało z bardzo prostej analizy potrzeb rynkowych? Trenerów rozwoju osobistego jest teraz bardzo dużo i jest to nisza, która się powoli wysyca. Natomiast na polskim rynku nie było jeszcze oferty kierowanej do dzieci, w której ktoś nauczałby biologii molekularnej. A jest to tematyka, którą swobodnie przyswajają dzieci już właśnie od przedszkola. I ja to po prostu bardzo lubię robić. I widzę po dzieciach, że podobają im się te zajęcia, więc to jest tak w każdym kierunku napędzające bardzo pozytywnie. A tak jak mówiłam, jeśli mam się w coś angażować, to niech to będzie fajne, niech to będzie rozwojowe. Także tak to wygląda. Zajęcia są jakoś cyklicznie, ile tych zajęć w przedszkolu robisz? Robimy jedno spotkanie na miesiąc. Dokładnie tak. Jeżeli jest zapotrzebowanie na więcej takich spotkań, albo na przykład chcemy zamknąć cykl w krótszym czasie, to można zrobić co tydzień. Wszystko zależy od możliwości placówki, od zapotrzebowania, od chęci. Wydaje mi się, że to fajnie uatrakcyjnia ofertę edukacyjną przedszkola czy szkoły. To jest fajny pomysł. Też fajnie, jakby taka na miejscu zrobić taki warsztat. Jest teraz akademia, nie wiem, kucharza, jakaś tam inna akademia zajęta dla dzieci różnego rodzaju. I to fajnie, żeby było takie warsztatowe. Zdecydowanie, myślę o tym. Natomiast wyszłam z założenia, czego też uczyłyśmy na warsztatach, że robię minimalny, funkcjonujący produkt, wersja próbna 0.01 i po prostu to, co ja mam, bez inwestowania większych zasobów, z tym wychodzę w rynek, zobaczę, jak to zadziała. I nie chciałam inwestować w placówkę, w wynajem, dopóki nie wiedziałam, że faktycznie to się przyjmie, że będą ludzie zadowoleni, zainteresowani. A na razie w zupełności wystarcza to, że ja jeżdżę z mobilnym laboratorium do placówek. Chociaż fajnie by było mieć miejsce, gdzie sobie rozłożę mikroskopy, preparaty. Wizytówki będą za tydzień, ale wszystko będzie w internecie, spokojnie, będziemy, mamy swoje komóreczki. A, to przedstawicielki z przedszkola, super. Dzieciaków właśnie bardzo chętnie się interesuje takimi sprawami. Tak naprawdę to zaproszenie Karoliny mnie zmotywowało do tego, żeby zrobić ofertę biznesową, bo tak jak mówię, do tej pory nie było mi to potrzebne, bo działałam z rekomendacji. No ale myślę sobie, jak już chcecie mnie wpuścić w internet, to niech będę do czegoś przypisana. Także tak, zachęcam do śledzenia mojego fanpage'a, nie wiem jak się mówi, konta na Facebooku. I tam lada moment pojawi się fanpage też działalności Labiku. Aha, czyli na razie to jest twój prywatny profil? To jest mój prywatny profil w tej chwili jeszcze, tak. Powoli. No to polecam szybko założyć, bo niestety, ale wszystko się teraz kręci na Facebooku i fanpage wszystkie mają bardzo dużą popularność. Mam świadomość, że pracuję nad tym. Tak jak mówię, do tej pory działałam na wersji testowej, która się bardzo dobrze rozwija. I tak, teraz trzeba będzie kuć żelazo, póki go robię. Pytanie o sukcesy i porażki. Jakiś sukces taki, który ci przychodzi do głowy, twój osobisty albo zawodowy, ewentualnie porażka albo po prostu coś, co miało wyjść inaczej niż planowałaś albo zaplanowałaś. Na pewno jest za sukces. Uważam to, że udało mi się wyjechać na Stanford. Ponieważ, tak jak wspominałam, to jest Mekka dla osób związanych z nauką wszelaką. To jest centrum rozwoju myśli technologicznej i innowacji na skalę światową. Więc cudownie było móc tam pojechać,
I tak naprawdę na wyjeździe takim sponsorowanym, tak, że ktoś założył, że okej, jest to jest tutaj jakaś fajna osoba, to my ułatwimy jej wyjazd na Stanford. I to było fantastyczne i tak jak mówię, wróciłam stamtąd absolutnie oczarowana. Już nie tylko tym, co się dzieje na uczelniach, ale w ogóle amerykańskim stylem bycia w kategoriach rozwojowych, w kategoriach autoprezentacji. To osoby, które przechadzają się na ulicy, są wzorem do naśladowania, tak? Bo oni są jakby w każdej chwili gotowi do tego, żeby zapiczować swój pomysł na biznes. Cały czas się szeroko uśmiechają, są wyprostowani, mocno uściskują dłoń, więc no mówię, w kategoriach autoprezentacji to tylko się od nich uczyć. Poza tym cały ten wyjazd to było dla mnie jak powrót do łona matki. Tam było tak cudownie ciepło, Kalifornia, tak? Tam koliber puka w okienko w porannych godzinach, rano wychodzi się do ogrodu zerwać świeżą pomarańczę do soku i to jest coś, co każdy tam ma na swoim podwórku, tak? Więc tak przyjemne okoliczności przyrody w tak rozwojowym i inspirującym otoczeniu, to jest coś, co ładuje baterie na długo, ja jeszcze dzisiaj to wszystko we mnie żyje i rezonuje. Aczkolwiek wolę żyć z tym tutaj, niż wywracać do góry nogami życie całej mojej rodziny i jechać tam. Także tak, to było w moim odczuciu jakimś tam sukcesem, że udało mi się tam wyjechać. Mini, mini, mini porażką jest to, że przyhamowałam z doktoratem, tak, że to przeszło na drugi plan, w tym momencie wisi. Pozdrawiam serdecznie cały UJ. Jest to w ogóle trudny temat, więc może o porażkach nie rozmawiajmy. Biologia molekularna, dziedzina raczej dla mężczyzn przeznaczona, czy kobiety też? Jaki był podział sił akurat w tej dziedzinie nauki? Mm-hmm. Jakie miejsce tam zajmują kobiety? W biologii molekularnej, takiej światowej, to jest, ja bym powiedziała, 50% na 50%. Tutaj jakby nie ma zupełnie genderowego rozdziału. Kobiety sobie również świetnie radzą. A ja nie wątpię. I no to tu się pracuje głową, pomysłami, trzeba nadążać za rozwojem, za tym, co robią inne ośrodki naukowe. Tutaj i mężczyźni, i kobiety mają podobne predyspozycje i z moich obserwacji tak też wygląda. Szefem na Stanford był mężczyzna, tak to. Ale na przykład jego żona jest CEO bardzo prężnie rozwijającej się firmy biotechnologicznej w Dolinie Krzemowej, więc no. Więc może nawet ma lepszą robotę niż on. Albo inną po prostu. Tak, tak. Katrin, właśnie żona profesora ze Stanford, jeździ samochodem i na rejestracji ma napisane DNA Diva. Więc kobieta biznesu, kobieta biologii molekularnej i jeszcze się tym tak no, szczyci. A w światowej, tak? W świecie nauki takim, no, na świecie, globalnie. A w Polsce jak to wygląda? Ile kobiet jest na takich kierunkach? Albo ile było, jak ty studiowałaś, potem miałaś studia doktoranckie? Na moim kierunku, tak, w ogóle to przeważały kobiety. Ale to była biologia. Na biotechnologiach, no tak, to albo biologia, albo biotechnologia. Tam też nie ma takiej sytuacji, żeby któraś z płci przeważała. Jakoś tą biologię umiłowały sobie panie, kobiety i faktycznie na moim kierunku było bardzo dużo dziewczyn. Natomiast później w te wyższe struktury uniwersyteckie tak samo idą kobiety, jak i mężczyźni. Ja bym tutaj w ogóle nie doszukiwała się jakichś trendów genderowych.
jakieś przemyślenia po prostu. Czy czymś się chcecie podzielić, coś, co powiedziała Ela, was jakoś poruszyło, jakoś macie podobną historię, na przykład co do tego, co Ela powiedziała. Pewnie w każdej, ale miałam moment wyjścia, więc nie słyszałam niczego wystąpienia, ale na pewno to, żebyśmy nie wymagały od siebie zbyt wiele, tylko no, dawały tyle, ile możemy na daną chwilę, tak? I też, tak jak słusznie zauważyłaś, doktorat nie jest zamkniętym etapem, tylko po prostu przełożonym w czasie, tak? I tak musimy sobie... Dziękuję. No, jest powiedzenie, że nauka nigdy nie jest za późna na rozwój edukacji. No teraz jest rodzina, teraz jest małe dziecko, skupienie na tym, a no, przyjdzie czas do tego, żeby gdzieś tam tą pracę jednak, która już jednak jest wyższym etapem, bo musisz przedstawić badania, nie jest to praca odtwórcza, jeszcze na pewno w bardzo ciężkiej dziedzinie, czy po prostu na pewno swoje doświadczenia, znaczy nie wiem, czy tak nawet tak prosto można powiedzieć, tak? Bo chyba nie mam o tym pojęcia, ale właśnie tak, żeby no, coś mieć swojego do nauki, tak? Więc to jest na pewno doktorat do innych dziedzin nieporównywalnie też trudny, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, że no, nie znam innych dziedzin. Nie wiem, jak się doktoryzować z innych dziedzin. No ale na pewno jest to coś, co no, wymaga dużego wysiłku, a małe roczne dziecko też wymaga wiele wysiłku. No to jest doktorat z macierzyństwa później. No tak. Właśnie. To na pewno na każdą pobytę. No za tym, że gdzieś tam dziecko jest też drugie w szkole, więc też trzeba dużo czasu i uwagi poświęcić. I własna działalność w takim razie też, tak? Własny biznes. Tak. Sama sobie szefem. Trzecie dziecko, tak. Cześć. Mamy dla ciebie tu miejsce. Ja ją puszczę na fotel. O! Puszczę na fotel. Zresztą tutaj i ja sobie okej. A co jeszcze, kiedy byłaś w Stanach, albo w Kanadzie. Jaka jest różnica między tym, w jaki sposób ludzie i kobiety, i mężczyźni zachowują się na uczelni? To znaczy chodzi mi o to, jakie mają plany, a jaka jest różnica w Polsce? Pamiętam, że kiedyś o tym sporo rozmawiałyśmy, że inaczej podchodzą do tego, w jaki sposób zdobywają wiedzę, a później w jaki sposób mogą wykorzystywać tą wiedzę. Że tam jest większy, po prostu jest większe połączenie, tak, tej nauki i biznesu i ważne jest to, żeby ta wiedza była użyteczna, ale może coś jeszcze jest takiego inspirującego, co warto byłoby zaszczepić, nie tylko tutaj na polu nauki, czy tam przechodzenie nauki do biznesu i tak dalej, ale po prostu żeby nam się troszeczkę inaczej żyło. Tak, tam ja mam wrażenie, że tam dzieciaki, młodzież, oni są już od najmłodszych szczebli edukacji, uczeni przedsiębiorczości i wszelkich zachowań, które jakby tę przedsiębiorczość wzmacniają, bo na przykład kategoriami wejściowymi, żeby dostać się na dobre uczelnie amerykańskie czy do tego Ivy Business School w Kanadzie, gdzie byłam, są nie tylko wyniki w nauce, nie tylko wyniki z testów, ale również oceniana jest wszelka działalność pozanaukowa. To jak bardzo te dzieci, ta młodzież, ci młodzi dorośli są aktywni na rzecz lokalnej społeczności, czy udzielają się charytatywnie, czy są wolontariuszami, czy działają również w jakiejś dziedzinie sportu, czy mają jakieś osiągnięcia, albo artystyczne, plastyczne czy muzyczne. Jakby nie jest tylko tak, że umiejętności intelektualne są oceniane, ale takie ogólne, ogólnorozwojowe predyspozycje i wydaje mi się, że dzięki temu również jakby wzmacniane są te cechy od dzieciństwa, tak? Bo jest na to zapotrzebowanie, to są cechy, które są premiowane później, żeby rozwijać się, edukować się na wyższych szczeblach.
I to widać na tych uczelniach. Tam wszelkie prezentacje, konferencje, warsztaty, gdzie naukowcy, czy młodzi naukowcy, czy studenci wychodzą i coś opowiadają, to się ogląda tak jak wystąpienia na TEDxach, tak? Oni są fantastycznie nauczeni, jak prezentować, jak mówić, jak przemawiać, jak interesująco prezentować się i swoje wyniki. To jest taka płaszczyzna, która w ogóle nie jest zaniedbana tam. Kiedy byłam na Stanford, załapałam się akurat na kilka spotkań z CEO dużych firm biotechnologicznych, którzy robili takie, jak to nazwać, łapanie talentów wśród studentów. Przychodzili na spotkania ze studentami i opowiadali, czego oczekują, jak się pracuje w ich firmach. I to było super, że jakby sprzedawali te informacje, w jakim kierunku należy się rozwijać. Jeżeli będąc naukowcem chcemy później przejść do przemysłu albo założyć własną działalność gospodarczą. I podkreślali, wszyscy podkreślali, że bardzo ważna jest umiejętność komunikacji właśnie, tak? Szefowa jednej z dużych firm mówiła, że ona chce zatrudnić kogoś, kto nie tylko będzie świetnym analitykiem i będzie doskonale rozgryzał wielkie bazy danych, ale też pojedzie do klienta i fantastycznie o tych danych opowie. W taki sposób, żeby ten klient chciał u nich kupować produkt czy usługę. I to jest różnica i między tym, jak edukuje się u nas, a tym, jak się edukuje w takich właśnie światowych, prężnie działających ośrodkach naukowych. Co jeszcze w Ivy Business School mnie bardzo urzekło. Miałam przywilej, taką, jak to nazwać, przyjemność uczestniczyć w wykładach, na które chodzą studenci biznesu właśnie w tej szkole, w tym wydziale, departamencie biznesowym na Uniwersytecie Western w Kanadzie. I tam w najdrobniejszych detalach jest przemyślane wszystko, począwszy od tego, jak profesor wykłada, czego oczekuje od studentów, skończywszy na tym, jak zbudowana jest sala wykładowa. Może od tej sali zacznę. Sala jest akustycznie dostosowana do tego, żeby w każdej części sali student słyszał, co mówi profesor, i odwrotnie, żeby profesor zawsze słyszał swojego studenta. Profesor ma listę, taką mapę miejsc, na których siedzą słuchacze, z podpisem, kto gdzie siedzi, i ocenia każde miejsce za aktywność. Studenci przygotowują, zajęcia wyglądają w ten sposób, że codziennie przez 5 pierwszych godzin dnia trwają wykłady, do których studenci przychodzą przygotowani dzień wcześniej. To nie jest tak, że my przychodzimy na wykład i słuchamy bez żadnej aktywności tego, co mówi profesor, tylko on zadaje pytania i my prowadzimy dyskusję. Ja byłam pod absolutnie ogromnym wrażeniem dojrzałości wypowiedzi tych studentów. To byli 19-20-letni młodzi dorośli. A przez to, że ich aktywność była premiowana, oni byli cały czas aktywni, tam był las rąk, oni byli obrażeni, kiedy nie byli wybrani do odpowiedzi. Był jeden taki profesor, który słynął z tego, że wybiera tylko swoich pupilów z pierwszych rzędów. Chociaż systemowo rozwiązane było to tak, że oni mieli przykaz pytać wszystkich na sali, ponieważ każdy chce dostać plus za aktywność. No ale on był ekscentrykiem, a że był doskonałym wykładowcą, go nie zmieniał jego stylu pracy. I na niego studenci byli obrażeni, że nie mogą zabrać głosu na lekcji, na zajęciach. I tak jak powiedziałam, oni przychodzą już przygotowani na te zajęcia. I dzień pracy studenta wygląda tak, że przez pierwszych 5 godzin siedzą na wykładach. Nie siedzą, mówią na wykładach, zabierają głosu więcej niż wykładowca. A przez resztę dnia mają czas na to, żeby przygotować się na kolejne dni. Tam się pracuje na kazusach. Kazusach, czyli? Czyli dostajesz historię jakiejś konkretnej firmy, na przykład jak jakaś firma X zaliczyła kryzys,
marketingowy z rozpisaniem, co się wydarzyło i ty to czytasz i musisz odpowiedzieć na szereg pytań zadanych do tego kazusa i wymyśleć, co na przykład mogli zrobić inaczej, żeby firmę uchronić od upadku. I następnego dnia na wykładach jest rozmowa na ten temat. Oczywiście tam była księgowość, ekonomia, to ja podałam przykład, który do mnie najlepiej przemawia, tak? Ale tam były też takie bardziej skomplikowane, poważniejsze zagadnienia. No i co? I taka szkoła wypuszcza potem polityków, mówców, doskonałych przedsiębiorców, biznesmenów, rekinów świata biznesu, tak? Żeby wprowadzić to u nas, to by wymagało ogromnych zmian systemowych, ale widzisz, to jest coś, z czego ja byłam ogromnie dumna. W ramach Smartupu udało nam się zastosować kilka takich właśnie podpatrzonych w tamtym wspaniałym świecie rozwiązań, jak na przykład zajęcia z autoprezentacji i z przekonywania do swoich pomysłów, do których zaprosiłyśmy aktorów. Polegało to na tym, że nasi kursanci w ramach programu Smart Up to byli studenci kierunków ścisłych, mieli swój pomysł na biznes i w ramach tego kursu mogli ten pomysł rozwijać. I jednym z zadań w ramach projektu było odegranie scenki, w której spotykają się z jakimś rekinem biznesu, z inwestorem i muszą temu komuś sprzedać pomysł na swój biznes. I ponieważ podpatrzyłam to rozwiązanie właśnie w Kanadzie i tamtejsi praktycy potwierdzali, że jest to bardzo skuteczna metoda, zaprosiłyśmy do tych zajęć aktorów, czyli profesjonalnych aktorów, którzy wcieli się w rolę, na przykład pani prezes, która jedzie windą na piętro 48, a nasz chłopak z kursu wsiada do tej windy i ma niepowtarzalną okazję, żeby akurat w tym momencie zaprezentować swój pomysł na biznes i poprosić, zachęcić panią inwestor do włożenia wielkich pieniędzy w ten jego pomysł. I właśnie, to są takie rozwiązania stosowane w jednostkach kształcących świetnych biznesmenów. Czy nawet nie świetnych, po prostu radzących sobie w świecie biznesu ludzi. To tak w temacie różnic i inspiracji. Tak. I to też właśnie chciałam podkreślić, że to świetnie by było to wprowadzać na nasz grunt, implementować te rozwiązania na naszym gruncie, tylko potrzeba do tego zasobów. A taki projekt jak nasz Smartup trwał kilka miesięcy, zakończył się, no i to na razie tyle. A propos tych questów, to firma Morrison, która fajki sprzedaje, na uczelniach robi taką rekrutację, że przyjeżdżają ze szkoleniem i z questem do rozwiązania. I w tym momencie wybiera sobie tych najbardziej aktywnych studentów, żeby reprezentowali markę. Właśnie pracują na zadaniu, na rozwiązaniu, później na autoprezentacji swojego projektu, który się wcześniej nigdy nie znano. Mm-hmm. Bardzo fajne to jest, ale to mówię, to są amerykańskie doświadczenia. Dokładnie. A naprawdę niewiele wysiłku potrzeba, żeby to robić u nas, bo wystarczy jedna kartka tekstu, tak? Tak. A później jest tyle inspiracji z tego wychodzi. Dokładnie. Słyszałam, że z nową reformą szkolnictwa ma wchodzić właśnie taki trend nacisku na kształcenie umiejętności miękkich, więc może tu się pojawi jakieś zapotrzebowanie na ekspertów z tej dziedziny, będą ściągani na uczelnie, nie wiem, ja już tak puszczam w oce fantazji, że może coś takiego się wydarzy, no ale kto wie. Nie prędko się coś takiego wydarzy, to jest akurat rzecz, na której się trochę znam i tak? Wydaje mi się, że szkoła je zmuszała. Z przykrością to stwierdzam, jeżeli są tutaj nauczyciele, przepraszam, ale niestety tak jest i absolutnie szkoła wręcz
nie chcę być tutaj czarnowidzem i uprawiać tutaj jakiegoś takiego czarnowictwa strasznego, ale szkoła wręcz tych umiejętności miękkich nie wzmacnia. I tak, i te umiejętności, które później w świecie biznesu się bardzo mocno przydają, które są jakby niezbędne do tego, żeby być przedsiębiorczym, kreatywnym, samodzielnym, twórczym. Niestety szkoła to zabija i to mówię z przykrością, bo moje dzieci 18 lat, bo wszelka kreatywność pozaramowa jest bardzo gnębiona i nauczyciel może nawet stracić pracę przez to, że próbował zrobić coś sam. Tak jest i to mam w rodzinie nauczycieli, wiem jak to jest. Natomiast mam nadzieję, że, bo też nie chodzi o to, żeby narzekać, ale mam nadzieję, że spotkania i różnego rodzaju fundacje, tutaj akurat waszej nie znam, znam osobę, która z wami pracowała, przyszłam, bo kupiłam 2 bilety. Jeden dla koleżanki, znaczy nie, zamówiłam i ona była zainteresowana, ale że nie przylazła, no to przylazłam. Ale sama dużo rzeczy robi, więc jakby chętnie słucham tego, co ty robisz w życiu, interesujące. Natomiast na pewno jest tak, że różnego rodzaju fundacje i różnego rodzaju formy warsztatowe są w stanie jakby odczarować to, co zepsuła szkoła. Niestety, no muszę to powiedzieć, no tak jest i znam osoby, które wręcz z powodu szkoły wyjeżdżają za granicę, żeby się jakby nie edukować w polskim systemie szkolnictwa. Ubolewam właśnie tym doradcom zawodowym, chciałabym, żeby to inaczej też między innymi doradcom zawodowym, żeby to inaczej wyglądało i żeby faktycznie dzieciaki miały świadomość tego, że mają moc sprawczą, że mogą dużo rzeczy zrobić, że są indywiduum, że nie muszą być wciśnięte w ramy, ale niestety są wciskane w ramy, bo jest nauczycielem w gronie, bo jak jest masa i ma siedzieć masa cicho, ujarzmić. To ma siedzieć cicho, a nie że będzie mi tu kłopoty gadał. No ale zobaczymy. Ale jak słyszę, że jesteś doradcą zawodowym i masz takie podejście, to serce mi rośnie. Ale wiesz, żeby co? Ale, bo to ja doradcą zawodowym zostałam z drugiej strony, dlatego że mam do czynienia z bardzo dużą ilością młodych ludzi, mam agencję doradztwa personalnego, agencję zatrudnienia i to się tak jakby zrodziło. W momencie, kiedy zobaczyłam, że młodzi ludzie kompletnie nie wiedzą, tak, co mają zrobić i przychodzą na przykład do mnie do biura i mówią, a jakaś fajna robota jest? I wtedy tak, ma ciemne okulary, żuje gumę, ręce ma w kieszeni i mówi właśnie, że przyjechał z Krapkowic do Opola, jak poszedł z kumplami na piwo. Jak ja mówię, czuję od ciebie alkohol, a on mówi, no ale przecież tylko jedno piwo wypiłem sam. No więc... Chciałam to jakby troszeczkę zmienić i chciałam to, ale to jest początek, więc z tym doradztwem zawodowym zaczynam, ale już się nie mogę doczekać, bo prowadziłam kilka warsztatów i czekam na możliwość jakby zrobienia czegoś więcej, bo wydaje mi się, że można to odczarować jednak. Jestem w dobrej myśli, że i fajni trenerzy rozwoju osobistego dostają, ale tak gwiezdne to ja nie lubię operować, bo takie fakty, ale jesteś naukowcem. I myślę, że to może też ulec zmianie. Uważam, że każdy ma potencjał, każdy absolutnie. Nie ma osób, które tego nie mają, tylko trzeba... Davos też powiedziała, że umiejętności miękkie i zarządzanie zasobami ludzkimi są jakby kluczem. Tak, w tym momencie tak. Tak, nowe technologie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Żeby to połączyć. Tak, znoszę moduły. Że tak to stanie. Tak myślę. Mi się takie jedno porównanie ciśnie, bo mój kolega rzucił zdjęcie swojej córki 12-letniej, jak w Holandii idzie do szkoły, to ma kanapkę, wodę i batonik, a nie 12 kg potrzebnych rzeczy, które są całkowicie niepotrzebne. Tak? Jakiś satyryk to zamieścił i powiedział, żeby się zaryskała w ogóle... Chyba kałamana. Ale to pokazuje przepaść pomiędzy, ile jest pomiędzy rzeczy do zrobienia, ile my mamy
placu do pracy. Tak, tak. To jest właśnie to, co moje tutaj życzę. Nie chodzi na narzekania, tylko możliwości. To jest jakieś miejsce do działania, tak? Bo teraz już widzę tą właśnie opcję, czemu nie dorośli, a czemu dzieci. To jest bardziej skuteczniejsze. Tak. Trzeba zaczynać jak najwcześniej. A potem też to, że nie ma tych blokad. Właśnie jest ta wolna energia i można zrobić to jest jeszcze sama. Przyznaję tylko po kilku takich praktycznych lekcjach dosłownie, bo po okresie musiałam odbyć praktyki z dzieciakami. To jest, oczywiście rozumiem też tych nauczycieli, którzy stoją i każdy chce zadawać pytania, ale dla mnie to były nieprawdopodobnie pozytywne doświadczenia, kiedy weszłam do klasy, to była szósta klasa, bo jeszcze nie było siódmej klasy, to był rok temu, i oni wszyscy mieli coś do powiedzenia. I oni mówią, ale że ja konia, to czy ja mógłbym być też weterynarzem i na przykład na tym koniu też jeździć, a jak znajdziesz czas, to możesz. Takie proste rzeczy, ale oni naprawdę nie wiedzą, jak wygląda późniejsze życie zawodowe. Oni to, o czym ty mówiłaś, nie mają pojęcia, po co się uczą w ogóle czegoś w szkole. Ta wiedza jest bezużyteczna zupełnie. Oni nie, dzieci są na tyle małe, widzę po swoich dzieciakach, jak nie mam tego, tej korelacji w ogóle z nauczyciele tego nie mówią, po co się uczą fizyki, po co się uczą biologii, po co się uczą chemii. Bo to jest właśnie z takiego, że na lekcjach fizyki uczą cię na przykład o chemii, o kwasach, ale jak sobie polejesz kwasem na przykład z cytryny w oko, to z czym masz to zneutralizować? Tego cię w szkole nie nauczą. Z taką podstawową, że myślę, że to powinno dziecko wyjść. Bo we wzorach chemicznych to robią na kartce. Ale nie wiedzą, jak, nie wiedzą po co. Jak to w rzeczywistości ale tego pytają, co mają te rośliny. Bo dla nich to jest jakby pytanie, to jest kluczem. Oni chcą takie rzeczy wiedzieć. Natomiast faktycznie edukacja, bo ten się też mocno interesowałam, edukacja na przykład w Holandii jest użyteczna i też jestem jakby na bieżąco tam z tamtejszym szkolnictwem, to wygląda fantastycznie. Oni na przykład byli ostatnio na śmietnisku. Po to, żeby sobie uzmysłowili, jak dalece można zaśmiecać, ale można nie zaśmiecać, segregując śmieci. Jak powiesz dziecku, segreguj śmieci, a to to plastik, to tam w ogóle wszędzie tego pełno i nie wiedzą. A dopiero jak zobaczą, jak to wygląda, to do nich przemawia. Muszą się sparzyć, żeby wiedzieć, że raz to jest gorące. No po prostu tak to funkcjonuje. Więc myślę, że niestety tutaj u nas dużo rzeczy jeszcze trzeba zrobić. Nie, to są młodsze osoby, więc pewnie wiedzą też, jak ta szkoła wygląda teraz. Może ona się cokolwiek zmienia, ale ja z kolei myślę, że... Znaczy zdarzają się nauczyciele i nauczycielki, którzy w publicznych szkołach po prostu im się chce więcej. I myślę. Tak, i zdarzają się, ale to do... No kurczę, no to trzeba po prostu trafić. Tak. To trzeba po prostu trafić. Ja pamiętam, że w podstawówce uwielbiałam historię i bardzo lubiłam tą historię, dlatego że na jednej z pierwszych lekcji pani nam powiedziała, pani z historii powiedziała, że poznanie historii, tego co się wydarzyło, pomaga zrozumieć to, co się dzieje teraz. I tak faktycznie jest, tak? Że jak to miałam ile? 10 lat, tak? Bo to w czwartej klasie mniej więcej się zaczynało wtedy historię. I tak faktycznie jest. I ta historia, i to zafascynowanie historią i procesami nie wymagała od nas dat, tylko procesów, co się wydarzyło po czymś. Historia jest cykliczna, jest sinusoidą w klasie. Dokładnie. Kiedyś miałam taką dyskusję na historii, tak źródłowe i oceniliśmy króla, dlaczego tak postąpił, a co by zrobił, gdyby było inaczej, tak? Super. Tak. To jest praca z kazusem. Tak, no właśnie. No, ale to był nauczyciel, który był fenomenem, tak, w liceum. Mm-hmm. Ale on był jeden, tak, i on bardzo mocno wywalczył sobie w tej szkole swoją pozycję, ale to jest super. Jeden na stu. Ale to nie chodzi, żeby był jeden na stu, tylko żeby system taki był. Tak. I zachęcał każdego, bo sądzę, że każdy pedagog, idąc na pedagogikę, czy studiując jakiś kierunek, chce zrobić coś dobrego, a nie chce pracować odtwórczo całe życie. Ale tutaj się z panią zgadza, że faktycznie niektórzy nauczyciele kreatywni czasem bywa, że nie mogą być kreatywni. U mnie to z podwórka znam, córka ma nowego nauczyciela z historii, który jest cudowny, nie mamo. Teraz te historie
która jest interesująca, bo pan mówi, nie musicie nic pisać, musicie mnie słuchać. Musicie zrozumieć, co ja do was mówię. I opowiadał im historię, więc oni siedzieli tacy. Mówi, to jest niezwykła mama lekcja, pan nam takie bajki opowiada, ja wszystko pamiętam. Po czym na zebraniu rodziców, jeden rodzic mówi, to jest jakiś skandal w ogóle, na którym byłam. Zresztą skandal jakiś, że dzieci nic nie mają w zeszycie. I mówi, mamo, te cudowne lekcje już nie są cudowne, bo jakiś rodzic, mówi, nie wiem jaki, bo powiedział, że to jest nieprawdopodobne, że nic nie piszemy i teraz, tak jak na każdej innej lekcji, nudno przepisujemy z tablicy, pan nam nudno przekazuje wiedzę. No i jeden rodzic, no, którego ja już poluję na niego, już powiem, no bo to jest nieprawdopodobne, że z lekcji takiej interesującej zrobiła się kolejna lekcja taka byle jaka. A oni lubią mieć coś, to tak jak tu, no, osoby, które prowadzą warsztaty wiedzą, że i modulacja głosu, i przekaz, i wzmocnienie, czasem słowie są naprawdę istotne i wtedy jest interesująco. A te biedne dzieciaki, jak prowadziłam lekcję, mówię, będziemy robić warsztaty, a oni, cudownie, możemy usiąść na ławki. Durni. Coś z tą w ogóle, to, że... Ale mówię, tak, możecie usiąść na ławki. Dla nich to było taka forma luzu, że nie muszą siedzieć w tej ławkach. Ja tak przez moment myślę, ale no tak, oczywiście. I oni szybko na te ławki usiedli. Tak siedzieli na ławkach i byli tacy dumni raz, że byli na tym samym poziomie, na którym ja posiedzieli wyżej. A dwa już byli na takich gdzieś tam, już mieli taki swój bałagan albo swój porządek, też tak może być. Więc faktycznie chcą na pewno czegoś niezwykłego, chcą przeżyć coś, co... No, ty tego doświadczyłaś za granicą, ale no dobrze, że chciałaś się uczyć, więc... Ale niektóre dzieci trzeba zachęcać do tego, żeby się chciały uczyć, bo im się nie chce chcieć, bo są trochę... Albo nie wiedzą po co. Albo nie wiedzą właśnie po co. Nie widzą potencjalnych korzyści, jakie wynikają z tego, żeby podjąć wysiłek. Tak, jest korzyść, jest potrzeba i też no dzieci przede wszystkim muszą wiedzieć, gdzie szukać, tak? No bo i tak tych wszystkich dat nie pamiętamy z historii, no bo kto pamięta? No mało kto coś pamięta, no i dziennikarze się później śmieją, że... Pytają, w jakim roku ta konstytucja 3 maja? Ktoś pytają na ulicy, to kto taki przechodzi, wie, że tam będzie, nie wiem, 1791, ale tak strzelam, może i tak, a może trzeci, bo tam rozbiory, coś tam, tak? Ale ja też lubiłam historię, jestem komunistką, z tego coś pamiętam. Ale jak myślałam o matematyce, to do tej pory mam koszmary, no naprawdę. Jak się wczoraj sobie myślę, że jestem dorosła i mam sprawdzianą, to jestem bardzo szczęśliwa, że za mną. No ale właśnie, no. Do czego zmierzam, na to właśnie, żebyśmy też wiedzieli, gdzie później szukać informacji, które tak naprawdę w życiu są nam potrzebne, tak? Do tego i też właśnie pomogły się nam ukierunkować, tak? Żeby znaleźć w tej jednostce, w tej osobie, która tak właśnie, każdy ma z nas do czegoś talent, tak? Jeden będzie tym wybitnym uczniem i wiadomo, że takiego się lubi i takiego się wspiera, ale jest wiele badań pokazujących, że jeśli osoby nie wiedziałyby, który uczeń jest wybitny, a który jest najsłabszy i temu najsłabszemu w klasie poświęciły tyle uwagi, co temu najlepszemu, to ten najsłabszy dorówna najlepszemu, tak? Tylko... To są właśnie te, tak, Właśnie o to chodzi. Ale to też to jest bardzo, to też bardzo ważną rzecz powiedziałaś, bo my jakby mamy problem, żeby też funkcjonować we wspólnocie. Ludzie, nauczyciele nas raczej tego nie uczą, ale akurat moja córka miała fantastyczną pedagogę, 50-paroletnią kobietę, jest wicedyrektorem szkoły, cudowna. I nauczyła ich tego, żeby się dzieliły, żeby współpracowały, żeby nie zapominały nigdy o słabszych, żeby czerpały z silniejszych i żeby się uczyły też jakby sięgać po to, co najważniejsze z drugiego człowieka. I mimo, że te dzieciaki były w klasie 1-3 i były jeszcze takie troszeczkę, no mówmy się.